Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na organizację tego typu wiecu? Ten wiec, który dzisiaj organizowaliśmy, to już był drugi wiec, który zorganizowaliśmy. Pierwszy miał miejsce 1 lutego. Geneza jest mniej więcej taka, po prostu pod koniec stycznia zgłosiła się do mnie moja koleżanka jeszcze ze studiów, która jest Ukrainką, a która teraz studiuje właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim i powiedziała, że serce jej krwawi, że jest tutaj we Wrocławiu, a nie może być na Ukrainie, w Kijowie, skąd pochodzi. I poprosiła po prostu o jakąś pomoc, przede wszystkim właśnie pomoc organizacyjną. No i niedługo czekając, zaraz zabraliśmy się do pracy, żeby właśnie coś zrobić, chociaż w tym wymiarze symbolicznym, bo sądzę, że jest to także bardzo istotne, żeby właśnie duchowo wspierać naszych sąsiadów ze wschodu. A powiedz mi, czy jesteś zaskoczony frekwencją? Tutaj pojawiło się na tym wiecu na rynku około kilkaset osób. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Na tym pierwszym wiecu było około 250-300 osób. Dzisiaj myślę, że było przynajmniej dwa razy więcej tych osób. No, serce rośnie, że w takich sytuacjach nadzwyczajnych potrafimy jakoś się solidaryzować, potrafimy coś wspólnie zrobić i potrafimy mówić jednym głosem. Czy Polska, czy nasz naród ma... Mam wrażenie, taką wyjątkową skłonność do tego, żeby często się dzielić i żeby często brakuje jakiejś umiejętności mówienia jednym głosem, ale to, co się dzieje na Ukrainie teraz, jest takim właśnie momentem, w którym powinniśmy mówić jednogłośnie i powinniśmy próbować działać ponad podziałami, ponad wszelkimi podziałami. To się udaje, to co dzisiaj widzieliśmy, było około 500-600 osób, tak na pierwszy rzut oka. To napawa optymizmem, że ludzie potrafią się solidaryzować, przyjść i jednogłośnie zamanifestować, że nie zgadzamy się na to, co dzieje się na Ukrainie. I to po pierwsze, a po drugie zamanifestować, że na Ukrainie musi zapanować normalny, demokratyczny ustrój, w którym nie będzie szalał jakiś terror, to co działo się w ostatnich dniach. Czy uważasz, że to jest już ostatni tego typu wiec, że już nie będzie potrzeby organizacji tego typu wiecu i że sytuacja na Ukrainie się w końcu ustabilizuje? Nie wiem, czy to jest ostatni wiec. To też zależy od tego, jak potoczy się sytuacja na Ukrainie. No, musimy czekać, bo te komunikaty cały czas są niejednoznaczne. Natomiast dzisiaj też deklarowałem ja oraz Marek Żelak, że obojętnie, czy te tragiczne zajścia na Ukrainie, już nie będzie do nich powrotu, oby tak się działo, to obojętnie od sytuacji na Ukrainie chcemy jakoś współpracować i wspólnie tworzyć, jeszcze nie wiemy co, bo dopiero jesteśmy podczas rozmów, ale jakiś instytut, jakąś organizację, czy jakąś taką bliską współpracę, żeby rozmawiać o tej nowej rzeczywistości, która teraz stoi przed Ukrainą i przed Polską. I na temat relacji polsko-ukraińskich. To jest bardzo istotne, bo te relacje polsko-ukraińskie jako sąsiadów, co jest zrozumiałe, są bardzo bliskie, ale też wiemy wszyscy, że one często były trudne. Musimy na ten temat rozmawiać, musimy na ten temat dyskutować i próbować zrozumieć siebie nawzajem. Dziękuję bardzo. Czy uważa ksiądz, że takie tego typu wiece są potrzebne dla Ukraińców obecnych w Polsce, jak i dla przedstawicieli narodu ukraińskiego na Ukrainie? No ja myślę, że trzeba to pytanie postawić do organizatorów wiecu. My nie organizujemy wiecu, tylko organizowaliśmy modlitwę. Była modlitwa teraz w naszej katedrze i modliliśmy się pod katedrą przy krzyżu. Odprawialiśmy nabożeństwo za zmarłych. Natomiast no, traktujemy to wszystko, no, przede wszystkim modlitwa to jest nasza pamięć o zmarłych, przedstawianie ich Bogu. Natomiast no, wiec to chyba jest taki symbol, znak solidarności z narodem ukraińskim, który w tej chwili no, walczy o swoją przyszłość. Czy jest potrzebny? To trzeba może... Polacy prędzej by odpowiedzieli. Czy były potrzebne kiedyś wiece w 80-tych latach, 90-tych latach? Czy były potrzebne Polsce wiece, które robili na podtrzymanie solidarności polskich tutaj starań o niepodległość, o wolność na Zachodzie, w innych krajach? Myślę, że to jest ta sama sytuacja w tej chwili, powtórka. Jaką wiadomość chcecie przekazać właśnie braciom
i siostrom na Ukrainie, którzy walczą teraz aktywnie na Majdanie? No powiedzmy tak, że chociaż Ukraińcy są w różnych krajach świata, w różnych punktach świata, ale jesteśmy wszyscy razem, nasze serca są razem i będę do końca. Coś by chciała dodać? Chciałabym dodać, że nasza diaspora to jest Ukraina i nie ma różnicy na jakim końcu świata, jesteśmy razem zawsze. Ukraińcy, trzymajcie się, my z wami zawsze i do końca.